Nie bał się i przyjechał. Siema. Przyjechałeś pewno na te, na górki. Ja no. Widziałeś te podnóżki? Co? Widziałeś je? No właśnie widziałem. Muszę się przejechać, zobaczyć. Fajne? Fajne. No. Ale tu to nie wypróbujesz, bo tu ślizga jest jak cholera. Tak? No. Ja się 3 razy wywaliłem jak jechałem. Coś ty? No. Jak się, jakim cudem? Po asfalcie jechałem, gazu dodałem. No. Więc trochę przyspieszyć, delikatnie gazu i tył mi uciekł i wuh. Ale słuchaj, prawdopodobnie FMF wleci. O, te podnóżki już są i okleina będzie. Do mnie też już okleina idzie. Za może tydzień powinna być. Aha. Ale na zamówienie robię się okleinę? No. A słuchaj, a powiedz mi, a na asfalcie się też wywaliłeś? No na asfalcie się wywaliłem tylko. Na trawie? A na odśnieżonym? Nie, no bo tam dojazdówki są oblodzone, tiry jest. A ja tu po czarnym. No po czarnym, to, po czarnym to nie jest źle. Jak tu jechałem kawałek po czarnym to nie jest źle. Dlatego a tam maź była, wiesz, czarna i maź. Tędy już nie jechałem. Tędy już nie. Już wolałem tamtędy pojechać. To jest model. No, ale tam gdzie policja stała, przeprowadzałem. I stała. No widzisz, jak ty grzeczny jesteś. Nie. Bo my grzeczne chłopaki. Zimno. No, będziemy pali teraz. O, mu gaz, o, gaz. Oj. Zostaw go po chwilę. Ale żeś odstawił teraz. Będziemy pchali słowa. Yeah. Ty, zaczął śnieg padać. Ole jazz u nas. Super. Zmiłuj się, był gaźnik i chuj, nic więcej. Czyli Tomek nie pojeździ dzisiaj. Nie, no pojeździ. Chwilę poczekaj się pojeździ. Nie mam linki, ale za plecak możesz mnie złapać i ci do domu zaholuję, ale nie po tym. Ale co śniegu. Jesteśmy? Twarde kiełbasy. Tak. No, tylko twarde kiełbasy jeżdżą. Tak. No. A co ty robisz? Co robisz? Na ulicę sobie wyjdę i... Bo to czarne tam nie było jeszcze śliskie. Było. Było mocno? No. Ale nie, tu już trochę jest, tu jest lepiej. Tak? Tak, tu już. No trzeba Tomka popchać, no. Nie da rady inaczej. Czekaj! Tam ja skoczę i dwuja i w razie wpalić do gazu od fula. Tak. No. Nie ma szans, ślisko. Mówiłem ci, bo ci się wszystko w ten, w kostkę trawa ze śniegiem wali. Wjedź na górkę i... Wjedź na górkę. Ja ci mówię, Tomek, sprzedaj go. Wszyscy już wiedzą we wsi, że KTM-a miałeś, to już sprzedaj. No gdzie? Słowa, zwiedź mu na górkę i z górki. Z boku bym go walnął, żeby iść skoczył i to by odpalił. Tu bym musiał. Kurde, tu nie ma nigdzie zjazdu. O ja. Na asfalt. Ale młody jest, to musi ocenić. Da radę. Jednak pod górkę będzie pchał? No co ty, nie wepcha go pod górkę? Gdzie? No to choć go wepchniemy. No nie da rady, no co ty chcesz? No bo wejdziemy tam, to dopiero... Nie, jednak patrz, wjedzie na górkę ty. No nie wie, a bokie. No. Chodź mu, pomożemy. Jednak. Jedyne wyjście, nie? No Sława, chodź tu.
Ten nie chce nam pomagać. Na hamulec? Na hamulec, a ja pcham. Ty pchasz. Na wsteku będziesz mógł zjechać. Nie ma szans. My pchamy. No ten jak tam będzie stał, to na pewno nie wypchniemy go. 3-4. Nie. Nie? To tu spróbuj, tak go o. Za drzewo. I daj trójkę. To wbijesz od razu? No, ale trójkę daj, bo dwóje będzie ci mielić, wiesz, tu jest też ślizgo. To jest trawa z śniegiem. A tu jeszcze zielone liście mamy. Już nie. Tylko nie wrów! O kurde, nie no, ślizgo. Teraz to zapomnij. Zaraz na drogę wyjdę. O kurde. A miała być jazda. Kurde, muszę mu tu pomóc. Nie wydostanie go sam. Dasz radę? Dupa. To nie takie proste. Na drogę go wyprowadzę. Panie. No tam na drogę prościej będzie. Może mnie za plecy popchniesz, tak? Złapiesz za plecy i popchniesz, a dwóje, ja truję w łóżce. Gdzie? Na drodze. Na drodze? No. To pierw musimy go stąd wypchać. Kuźba. Ale to jest też enduro, wiesz? Spoko, spoko. Ale tu ślizgo jest, ty. Szok, poczekaj, trzymaj go. 3-4. 3-4. 3-4. No widzisz? Udało się. Chodź, Sława, przepchniemy na drogę. Gdzie no tu ślizga się? Teraz ty pchaj. Ja tego, z moim kierunkiem. Dobra, idziemy na ulicę pchać. To co? Oponę ma oponę, włączysz biegnik, a koło na się do przodu mieli i dwóje wrzucę. No. Tak nie no, co ty? Nic robić, ale tylko ja tu nóżki nie mam. Trzeba było go podnieść jakoś. Chodź, na ulicę go wypchamy. Popchniemy go na górkę. Sława ma pomysł na odpalenie KTM-a. Ale odpalanie będzie teraz. Puski KTM-a. Tomek wszystko przepchnie. No? Dobra, tylko niech samochody przejadą. Sława z nie może. Mój Boże. Mówiłem, że tu jest ślizgo. Pomyślą, będzie rzucał KTM-em. O, taki jak mój Ford. Dobrze to wygląda nawet tak z daleka. Dobra, majster. A nie lepiej, żeś mi motorem za plecy popchnął? No coś ty. To jest ślizgo, zobacz. Dawaj. Tylko truje daj. Zamówić ci lawetę? Truja! Co miałeś, jaki bieg? No to nie, truja. Poczekaj teraz, niech przyjadą. Chcę
No najgorzej jak nie odpala, wiesz? Jeszcze tu ktoś przyjdzie i będzie chciał nam udzielić pierwszej pomocy. Co ci tu robią? Dwóch i jeden motocykl. Kurde. No dobra, ja będę robił to z motorem, bo by było bez problemu. Naprawdę. Będzie lepiej, według mnie będzie 100 razy lepiej. Ale ja ci nie popcham motorem, jak ja jedną ręką cię będę trzymał i pchał. No co, ty nie masz szans tak. Ja nie będę miał siły cię w ogóle pchać. To też nie. Trzeba by było auto jakieś poprosić, bym się jedną ręką złapał za sztukę. No. To jakieś może zatrzymamy. Jakieś gruza. Gruza. Ty no jak chcesz, to ci zadzwonię po Radka i nawet on przyjedzie i cię zabierze. No chwak do domu mam, tu już bym go dopchał. Ile masz? Kawałek. Aha. Ja wiem, co jest blisko. To na razie go daj w rów. Ale już prawie zagadał, słyszałeś, już odpalił. No ale nie odpalił. No bo zalany, musiałby go chwilę przytrzymać, żeby odpalił. No to dawaj jeszcze. Pchamy jeszcze, pchamy! Mogłeś jeszcze go pchać. Kurde. Teraz myślę. Nie, no nic nie wiem. Świetnie się było jakieś. I co teraz? Mówisz, że Sławas nie da rady ten, żeby mnie popchnąć? No to zostaw go tu na razie. Idziemy do niego. Może tak będzie umiał. Z nami to zawsze są przygody, co? No. O, patrz jaki ruchawy. No. O kurde, ślizgo. Ja pierdziela. Co, dasz radę tak za plecy go pchać? Trzeba by było linkę z drukarni, nie masz linki? Nie. A teraz linki brak. Ja się pytam, Tomek, i co teraz? No właśnie. No właśnie. Na stacji nie będą mieli linki. Mam kasę. Może będą mieli. Zapłacić pływek ze zboża. Zapłacić pływek. To tu chcę mam dychę, na karcie mam 5 dych. No to za dychę pasa nie kupisz. No nie. Czyli nie masz kasy. No na karcie nie no, pas kupisz gdzieś za 15 zł. Pas. Codziennie potem, za 100 km. Nie spisał się KTM dzisiaj. A no właśnie, ty, bo tam jakieś ludzie. Pożyczony motor. No. Dobra. Cicho, bo tam ktoś chce pomóc. Jak szło tych dwóch, to nam nie pomogli. A teraz się chyba ktoś znalazł. Samochód stanął. Ktoś będzie pomagał. Ktoś się zlitował nad nami. Tak
Może tak się uda. Ojej. Nie ma szans. Nie utrzymam ręką. No mówiłem ci. Auta nie. Wiesz, 50 to tak mogłeś sobie, wiesz, napycha brać. Ale stanął, nie? Fajnie, nie? No ale podnosili go już. Zabierać byśmy dać, go chcieli. Coś ty. Nie gadaj. No, to nie wypychał trochę. Aha. Kuźwa, to nie można zostawić motocykla w rowie. Co? Nie można motocykla w rowie zostawić. No nie. Ale jaja. Młodzi to byli? Taki jeden stary, taki młodszy. To... widać. To są szumy. Dobra, wprowadzę go tam. Żeby nie było. Rzucimy go na podjazd, zrobimy fotę i będzie jakbyś jeździł. To popatrz, Tomkowi chcieli zaiwanić KTM-a. To są ludzie, świnie, nie? Szybciej by się go popchnęli. No ale kto szybciej go popchnie, kurde. Bym musiał 50 na godzinę biec. I dlatego mnie wołałeś, żeby tam ci dali spokój te chłopy, nie? No widzisz, dobrze, że przyszedłem. Zobaczyli młodego Tomka i dopiero by było. Także na enduro trzeba się trzymać razem. Chcieli mu zwinąć motor. No. I dlatego Tomek mnie wołał, wiesz, żeby tam, wiesz, dali mu spokój, nie? Potem go niby pchali. Kurwa, pchali. Słuchaj, tam można jeździć normalnie, Sławas. Patrz go, wepchnij najpierw na górę. Swoimi plecami? Trudno. Może jakoś go wygramy tam. No. Po tym drugim, tam to nie wygodniejszy niż ten. Nie, tym. Z przodu? No. Tym pionowym? To nie załagło. Nie, 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 tak nie damy rady. Tym, bo nie spróbował, nie spróbujemy. Nie ma sensu. Czy to się skończy happy endem? Czasem w życiu mi nie wyszło. Ja z tyłu, wy za ten. Cztery. 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 Ale enduro dzisiaj mamy? No. Zajebiste. Aż mi się zaczęło podobać. 3-4. 3-4. To zapal wybieg. Już jesteśmy na szczycie. Tylko nie spieprz tego, Tomek. Truja, pamiętaj. Może ty chcesz, bo ja nie wiem. Teraz chyba nie miałem tego pola. Dasz radę. 3-4. Ty cięższy jesteś. Ja pierdolę. Ile ważysz? 8 dych. No 8-5. No widzisz, mówiłem. Jest nasz. Nie spieprz tego. Nie boję się, nie zapali. Tym ostro. Ojcie panie. Nie widzieli, że jeszcze ciepły jest, kurwa. Co to dla nich, kurwa? Juma to Juma, ma. Ustawi i sprzeda. Znalazł go na aukcji na pewno. No chyba, że po znajomych by sprzedawali. Na części by go opierdolili. Każdy by chciał taki silnik, który nie odpala. Nie wypieprz się. To w połowie puści sprzęgło. No. Nawet nie w połowie. Za chwilę.
Za chwilę, żeby już wiesz. Uwaga! Dupa. No jest! No niech jedzie tak do chaty już. Ale przygasa mu ty. Ty, to coś jest nie tak. Jego już by wysprzęgli. Uratowaliśmy, kurwa, widzisz? Uratowaliśmy. Tata ma pomysł. Zadowolony Tomek. A jak my teraz zejdziemy, brachu? Ja zawsze zwyczajny, że zjeżdżam, a nie. Na dupie. No w końcu. Ale dziwnie na obroty wchodzi, on w ogóle nie wchodzi na obroty. No co, świeca, mówię, świeca może jest do zmiany. Co nie udało? Nie. Nie? Nie. Dobra, niech teraz się paliwo w ogóle rzuci w ten. Wylechu. Zaraz już do mocno, bardzo mocno. Dziwnie chodzi tak, nie? Tak faluje. Oj, dobra, zaraz go odpalę jeszcze. Dziwnie chodzi, to prawda. Dziwnie chodzi. Co? Obrotów nie trzyma. No nie trzyma. A nie miał tak dzisiaj. Dzisiaj rano odpalałem, to ładnie równo chodzi. Może TPS-a muszę wyregulować. To jest wprysk. Możliwe. Patrz, zobacz. Dziwnie chodzi, patrz. Gaz zrobiłem. O! Nie, to się zablokowało w stanie. W stanie miałeś. O, teraz jest dobrze. Ale nie chodzi dobrze. No nie.